dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Break In 2 razem z Flotarem, w którym to my włamiemy się do tajnej bazy złych przestępców po to, aby skorzystać z ich siłowni i przygotować się na ostateczną walkę, w której to będziemy musieli zmierzyć się z nową liderką złych przestępców, czyli Scary Mary. Ciekawe, czy przerażający Larry również wróci. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili 5000 łapek w górę. To wtedy nagram dla was sekretne zakończenie. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag baza, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Udało się, Flotar, pokonaliśmy strasznego Larego w kanałach. Musimy teraz ruszyć dalej. No właśnie, czekaj, bo my się rozbiliśmy. Dobrze widzę? Tak, rozbiliśmy się, uciekając z kanałów i jednocześnie jadąc autobusem na nową wycieczkę na kemping. Okej, rozbiliśmy. To jest skomplikowana historia. No, jest duża ekipa, bardzo duża. Patrz. Zobaczymy, gdzie my w ogóle... Czekaj, gdzie my teraz idziemy? Przez las mamy... na to wychodzi, przez las. No, ale a wiesz. Zobacz, co ja mam, jestem już dorosły, w ogóle dorosłem bardzo szybko przez ten jeden, przez tą noc. No, ja mam apteczkę, także gdybyś potrzebował, to dawaj znać. Okej, dobra. Co to jest to przed nami? To jest safe? Nie, to jest jakaś baza, na to wychodzi. Nie, to wygląda jak taki ogromny zamek. Albo jakaś twierdza, coś w tym stylu? No, tak to wygląda mniej więcej, ciekawe. Jak więzienie to wygląda. Hailing, get indoors. A dobra, tak, bo, a, bo burza coś, jest, tak? Grad, wszystko, wszystko, szybko musimy się schować. Dobra. Tylko ja nie wiem, czy powinniśmy wchodzić, wiesz, do takiego miejsca, jeżeli nawet nie wiemy, co jest w środku. Było otwarte. A, no było tak. Było otwarte, więc sobie wbiliśmy. Siema. O, power rebooting. O, ktoś musi power włączyć. Dobra, ja nacisnę. Mogę nacisnąć? Właśnie, the power is booting up, ja mam taką informację. Tu są, szuflady. Tak, szuflady. W ogóle czemu my przeszukujemy jakieś miejsce? Nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy, a od razu pierwsza. No. Zobaczmy, co mają w szufladach. Ciastko, jabłko. Też musimy nazbierać jabłek, może będzie jakiś quest dodatkowy. No, przynieść 3 jabłka i jabłecznik. O, albo coś takiego. Zbierz paczkę ciastek, ja mam już 2 ciastka. Kaskę dostałem. Kaska jest? Jabłko, czy coś będziemy kaska? Mogli kupić tutaj? Tak, wychodzi na to, że będziemy mogli robić jakieś zakupy za kaskę. Mam 10 dolarków. O, jest power rebooting. Światło zgasło. Oho, gdzie my jesteśmy? Co jest grane? Czekaj. No? Aha. Sekretna baza złoczyńców! No nie, uciekliśmy przed nimi, żeby wejść do ich bazy? Tak, jesteśmy teraz w ich bazie. Kucharz, tu sobie tak? gotują, tu mają pieska, tutaj grają sobie w karty. Jeździ i pewnie jeszcze coś, jeszcze pewnie jakieś miejsce. Break in 2. No dobra, zobaczymy. Czyli weszliśmy do tej bazy, ale zastanawiam się, jaki będzie nasz cel, no bo my przed nimi uciekaliśmy, nie? Wiesz co, skoro oni się włamali do naszego domu, to my się włamaliśmy do ich bazy. Tu masz łom. Gdzie masz łom? Tutaj leży, w tym miejscu. Ja nie mam. To jest jednorazowy, jak ty podniosłeś, to ty masz i już nikt inny nie będzie miał. Nie, bo tych łomów dużo tam leżało. Eksploruj bazę, siłownia. Siłka, Admiros. Widzę, czekaj, tu widzę jakieś ten. O, a jak to zdejmę wszystko? Czekaj, są jakieś takie plakaty jakby. Dobra, to możesz się rozejrzeć, ja od razu poszedłem na siłownię zrobić trening. Okej, znajdź Tuado in his kennel. Feed him his favorite food, czyli jabłko trzeba dać dla Tuado. Może to jest piesek? Tuado. Nie wiem. A bo, tam pakujesz? Był ten piesek. Tak, od razu. Dobra, to ja też. Trzeba zrobić. Wiesz co, pojawiła się taka informacja, że musimy trenować i później walczyć ze złymi tymi ludzikami, więc dlatego po prostu siedzę tutaj na w tym miejscu. Ja coś tam próbuję, ale powiem ci, że bardzo wolno to idzie. No, idzie bardzo wolno. Idzie. Ja już jestem na poziomie drugim. Jak? No, to wiesz, zacząłem wcześniej. Ty poszedłeś tam sprawdzać te plakaty, a ja siedziałem tutaj. Idzie ale bardzo zobacz, powoli, wszyscy, wszyscy siedzą na tej siłowni. Tak, wszyscy tutaj przyszli. No. A tam w ogóle na bieżniach ktoś biega i buty sobie nabija też, poziom tego, biegania. No. W ogóle, ty takie zielone jak ci się pojawi, to musisz w to klikać. Ja nie mam zielonego. A to spokojnie, będziesz miał na drugim poziomie. A, dobra, tak to działa. Czyli co, przyszliśmy do bazy złoczyńców po to, żeby potrenować sobie na ich siłowni. Zobacz, że tam na tym środkowym ekranie masz fight, gym, kitchen i closed. Coś takiego. W ogóle jakiś chłop napisał angry, a bo chyba wszystkie są zajęte siłki i napisał angry, że jest zły. No. Ojoj, przykro mi. A czemu stoisz mi na brzuchu, chłopie? Zejdź ze mnie, ja tu trenuję. Co się chłop uwziął? Admiros, on chce, żebyś po prostu...
Nie, wydaje mi się, że on po prostu chce ten... o, widzisz? On czeka na kogoś, kto zejdzie. Nie, nie ma, on gościu. Napisał Admiros, to nie. No, to musi być widz. Zobaczymy. Zobaczymy. Roblox has fallen. Ej, ktoś poległ, bo oni tam się biją po drugiej stronie. Tak? Nie wiem, czy widzisz. Wow. No. Ej, dobra, to przypakujmy na trzeci poziom i chodźmy się też pobić trochę. Ej, wiesz co? Ja nie zejdę już z tej łapki. Dlaczego? No, słuchaj, jest tak mało slotów. Ważne informacje za minutę, ważne informacje za minutę. Jest, spokojnie, to ja jeszcze po sobie poćwiczę. Patrz, to troszkę. Dlatego nie da się po prostu chyba wysokiego levela dobić, bo jakby eventy się dzieją co chwilę jakieś. A to jakieś newsy, a to bitka jakaś. Heavy news. Ciało z Kerego Larego. A tego, którego pokonaliśmy w kanałach. Tak, i patrz, nawet policja jest w kanałach. Samochodem policyjnym w kanałach. Jak? I grupa noobów włamała się do ich bazy. No. Tak, to my. What the hell? Ale to nie jest, że telewizja nam mówi, że jesteśmy noobami. Preparing three waves of backup, czyli oni przygotowują trzy jakby grupy ze wsparciem. Pierwsza będzie mała, druga będzie większa, trzecia będzie z bossem. I nowy lider, Scary Mary. Ona jest teraz liderką. Dobra, okej. Okay. Dobra, czyli dobra. Dlatego my ćwiczymy, żeby po prostu odeprzeć te... Tak. Fale. Oj, 40 sekund i pierwsza fala. No. Jestem ciekaw, czy sobie poradzimy. No, czekaj, ja mam łom, no. Więc jestem, powiedzmy, przygotowany. Ja idę się z nimi pobić trochę. Admiro, co się zamyka tutaj? Dobra, wychodzimy na środek. A tutaj... O kurde. Ej, wszystko się zamyka. Faktycznie, no. dobra, to musimy pierwszego wave'a pokonać. Złych złoczyńców, bandytów. Dokładnie. W ich własnej bazie, to najlepsze. W ich własnej bazie musimy. Będą próbowali odbić. I tu mamy tą mapkę, nie? Pokazaną, za ile oni będą dokładnie. I... A mapka ktoś... Jest, dwie osoby zostały. Nie, trzy osoby zostały na siłowni. No, ale oni to dobrze, bo oni pewnie i tak się nie umieli bić. Ale zobacz, jaka jest grupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, siedem osób na ekipę. Ekipa. Ja mam jak coś apteczkę, także... Czekamy. Ej, w ogóle tu są na podłodze narysowane trzy takie znaczniki, zobacz. Gość z brodą, piesek i gość z wąsem. Oj, z wąsem. Czekaj, bo nas zaatakowali. Dobrze, co ty? Ale dojazd. Czekaj, i to już wszystko? Szybko, no pierwszy wavik jest malutki z tego, co widzę. Wydaje mi się, że te trzy znaczniki są jak wykonasz trzy questy, zobacz. Tu jest gość z brodą, tu jest piesek, a tu jest wąsem, więc jak no wykonamy właśnie jakieś te trzy znaczki. Misje? Może jakoś tak to będzie działało. Możesz sobie skoczyć do kuchni i zobaczyć, co tam się wiesz. Co tam się dzieje, może będzie ktoś? Do kuchni można wejść, ale potrzeba cztery poziomy siły. I tam jest jakiś boss kucharz. Wiesz co, to ja już wbijam tą siłę. To ty wbij, a ja będę tym słabszym, co nie wbije. A ty możesz iść na przykład na bieżnię, jeżeli chcesz. Wiesz co, ja bym poszedł troszkę się z nimi pobić może i bym może w sumie poszedł na bieżnię, czemu nie? No, bieżnia zawsze spoko. Ja rozmawiaj tutaj... z wujkiem Pitem, żeby dostać questa, o! O! To ważne, jest trzeba z nim Pit? Jest na samym środku. A widzę, on się przewrócił przed chwilą? Tak, zepchnąłem go ze schodów. A, okej. Okay. Niechcący oczywiście. Okej, okay, trzech złych gości pokonać chcę, żeby ten wujek... Dobra, ciekawe. Czyli takiego questa ma? Tak, tak. Już nie zdążyłem nic zrobić. New event. Nowy event. Free gym power up. What the hell? Okay. I co to daje? Nie mam pojęcia, ale no chyba trzeba z tego skorzystać. Ja w ogóle mogę biegać. Że szybciej będzie... Przyniosi gość coś nam. No. Wodę. Energetyki. Energolki. Co jest, dobra. Dobra, szybko, idę. Ja też chcę, poczekajcie, ja też chcę. Ja jestem bardzo wolny, mam trzy siły. O kurde, ale moc. Tak? Dobrze, no. Dobra, to ja też chcę. Wypiję to. Pyk, drink faster. No już mam połowę trzeciego poziomu. Ej, faktycznie szybciej to leci teraz. Co jest? Czyli czwarty to maksymalny poziom. No właśnie nie wiem, czy czwarty maksymum, może chyba będzie tak. Piąty. Wydaje mi się, że czwarty, bo tam były drzwi z czwartym. Szybko klikam. O, klikaj. A i powiem ci, że wolno to idzie. Nawet mimo wszystko wolno to idzie. Tak? Nie wiem, u mnie bardzo szybko teraz. Znaczy porównując do tego, co było wcześniej. No idzie... Ja za chwilę będę miał czwarty poziom, o! Oj! I... Piję. No, pi. Ja już drugi raz. Ja jedną ręką wyciskałem przez chwilę. Śmieszne, no, dobra, klikam. Jesteśmy tacy mocni. Pyk. No, powiem ci, że prawie połowę mam. Ale wydaje mi się, że... Nie dobiję, że będzie jakiś event i nie dam rady dobić czwartego poziomu. Właśnie, przecież za chwilę będzie druga fala, to tak. Tak. Chociaż... No, to może być mały problem. Może się uda. I ja wbiłem właśnie czwarty poziom. Czyli i zobacz, czy da się piąty wbić, to ważne. No właśnie, już patrzę, czwarty poziom. Okej, tak, można. Można piąty wbić? No, wbija mi piąty. Okej, tego się nie spodziewałem, powiem ci szczerze. O jest, będę tutaj najsilniejszy.
Będziesz wszystkich w stanie pokonać. No. A jestem my będziemy medykiem. Tylko patrzeć, my będziemy tylko patrzeć. No, kurde, ale wiesz co, nie wiem, czy jest sens zbijać ten piąty poziom, czy w ogóle, wiesz, będzie coś takiego, co tutaj, gdzie potrzebny jest ten piąty poziom. Wydaje mi się, że chyba nie. Na pewno musimy też bieganie wbijać, bo ja mam tylko jeden bucik. I na pewno bieganie tak będzie potrzebne. Już mam 20% prawie. No tak, ale wiesz, to jest pierwszy poziom, nie? To dlatego to też będzie bardzo łatwe. Tam ktoś w ogóle się bije po drugiej stronie z nimi. Tak. I się zastanawiam, czy tam... co trzeba zrobić? Czy to jest po prostu spawner tych przeciwników, czy trzeba na przykład ich określoną ilość pokonać? Tam było 52 napisane, no tak. Czy 42, więc trzeba pokonać ich wszystkich i będzie się dało wejść do tamtego pomieszczenia. I dobra, jest idę tam. 36 tam napisane, idę tam. Ale nie widzę dokładnie. Ej! Czekaj, my zrobiliśmy dwa questy. Zrobiliśmy z wujkiem i zrobiliśmy z pieskiem. W sensie ktoś zrobił. Bo świecą się dwa znaczniki widzę. I tam kaska w ogóle u mnie leży na ziemi. U mnie nie. To może z bandytów. Ile jest bandytów jeszcze do pokonania? 35, ja już się nimi tu zajmuję. Mam czwarty poziom siły. Zapraszam. Okay. Ja mam połowę dopiero. A, biją. Medyk. Potrzebujemy medyka. Dobra, wiesz co? Czekaj. Idę. Dokonałem questa dla wujka. O! Fala będzie kolejna. Tuado. Oho. Ej, faktycznie. Czekaj. Jest Tuado, wykonany quest. 0 na 3, Uncle Pete. Jest jeszcze jeden ktoś, ale kto? O, kaski ile mi dał? No daje mu naprawdę dużo kaski. A piesek? Tuado. Nie mogę mu dać jabłka. Jabłko? To ja zjadłem. Ty zjadłeś, właśnie jak weźmiesz w rękę, to znowu się wszystko zamyka. Ajajaj. Dobra, ale teraz nas trochę mniej jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, więcej. Czekaj, stoją, tak. Ale jesteśmy w sumie wytrenowani, nie? Tak. No myślę, że damy radę. To druga fala. Dobra, druga fala. Zobaczymy, czy będą... Śmiejsi. Jacyś inni. No. Tak. Dobra, spokojnie. Dobra, pyk. Ale mi biją. No, mnie też biją. Mocno. Dobra, pokonani. Okay. Jej. Ej, znowu quest dostałem od wujka. 1 na 3 mam. Co teraz musisz zrobić? Poczekaj, zobaczmy. Klikam i wujek daje mi kasę. Pyk. Dobra, 2 na 3. Za darmo. Czyli w każdej fali musisz pokonać 3 przeciwników, żeby dostać od wujka questa. O, my zrobiliśmy najwięcej obrażeń. Taką informację dostałem. Dobra, stok 20. Biorę tak. To biorę. No, a czemu gdzie to ty nie jesteś działa? W ogóle? Ej, mam łom, a nie mogę go podnieść. No bo ty masz baseball. A, o Jezu, zmarnowałem 100 kaski na łom. Dobra, kaska, jedzonko. No, ja dobra, też... wszystko kupiłem. Cyk. Okej, ja ćwiczę, powoli dobijam piąty poziom, no bo trzeba, bo nas tutaj coraz mniej jest. Ja bieganie sobie wezmę, muszę bieganie też jakby. Tam w ogóle na górze ktoś stoi, tu jest jakaś drabina i ktoś, próbuje przeskoczyć na drugą stronę. Tak, właśnie widzę to zrobił. I idę tam zobaczyć, co tam się dzieje. Ale ja widzisz, przepraszam, że nie jestem zbyt pomocny, ale moim celem jest zbicie maksymalnej siły teraz. O, jestem. Co tam jest? Tu jest ten gość z wąsem. Co jest grany? To jest jakiś detektyw. Co to jest? Czyli questa też pewnie jakiegoś będzie miał. Ma alergię na myszy, jest napisane. I tak. Moving day, czyli jest tu w ogóle opisane. Oni w ogóle planowali zaatakować naszą chatkę. A, czyli dobrze, uprzedziliśmy ich. Dobra. Tu jest misja, że trzeba ułożyć chronologicznie wydarzenia. Czyli tak, moving day, explore the house. Później co było? Pizzę chyba później przywieźli. Pizza była... Zdążyłem, ale dobrze, fajnie jest to zrobione. W ogóle historia, wszystko. Użycie, a... Power usage. Generator siądzie? Larry in progress. Tak. No power. Coś tu jest nie tak, powiem ci szczerze. Generator jest... ja się zajmę jednak układaniem tego. Dobra. Go shopping. Później było Broken Window, Pizza Boss. A to czyli z tego, z chapteru pierwszego wszystkie wydarzenia? Tak, wydarzenia, Final Boss. No to Go Shopping było pod koniec jakoś. Go Shopping. No tutaj ktoś mi pomaga układać to, ale on chyba się lepiej zna, wiesz? Broken Window. Ktoś naprawia teraz generator pierwsze na zewnątrz? Pierwsze było Broken Window. A jest, na zielono się świeci, jak dobrze ten zrobimy. Okay. No to w sumie pyk, zrobione, zrobiliśmy. O, ładnie. Coś się otwiera. Admiral's House Open Hidden Compartment. Tak,
Tak. Ty, otworzyłeś sekretny pokój. Tak, jakiś. Sekretny pokój otworzyłem. Apteczkę mam z sekretnego pokoju, kaskę, więcej kaski. I jeszcze mam to wszystko. A, okej. Okay. No. No to zawsze coś. Zdobyłem apteczkę, więc jakby nie będę narzekał. Dobra, dobra. A ja powoli... O, co jest? Nie wiem, ale wracam na... zasilanie. Jak będziesz skakał z wysokości, to uważaj, bo to, to może ci się krzywda dobra, stać. Dobra, dobra, dobra. Ja mam 170 kaski i za chwilę moim planem... Siema, ja cały czas siema, na siłowni. Siema, ty cały czas na siłowni. Tak, całusieńki czas. A czemu nie wypiłeś sobie tego napoju? Bo można tylko jeden. A, okej. Okay. Ty, gościu się tam bije z szefem na dole. Widzę, z kucharzem się tam biją. No, o ciekawe. Kurde, on ma jakieś takie dziwne ataki. Aha. Dobra, Admirow, oficjalnie może radę. Wbijam piąty poziom siły i to jest już wow. Maksymalny. Także jestem teraz na hitka kopce. Wszystkich, no. Na hitka, jestem pewien. Ja idę sobie coś kupić do jedzenia, bo tutaj jest sklep. Okay. A ja sobie wbijam bieganie. Dobra, chociaż nie wiem, czy to będzie... Nie, dobra, idę kucharza bić, chociaż zobacz, jak on wygląda z bliska. A no właśnie. Oni dobra, wszyscy ja się z nim idę. Tłuką, bo to boss jest jakiś. Dobra, pyk, pyk. Ej! O, kręci pyk. Się, kręci się. Dobra, pyk. Dostał. Rozpadł się. Ile kaski? Kaska, kaska! O, i dostaliśmy kurde. Pizzę z niego. No. A, i pizza pewnie dużo HP daje. Fajny dropik. I w ogóle mam informację, że ta broń jest za słaba na mój poziom. Taka ciekawostka. Aha! Ciekawe. Co ja mam... Łom? Zamyka się flotar, chodź, chodź. O, dobra, już, chodź, chodź. Potrzebujesz apteczki? Wiesz co? Nie. Mam okay, bardzo dużo jedzenia i mam swoją apteczkę. Ja wezmę, uleczę tutaj. Nie, chociaż swoją apteczką nie możesz chyba... Mój się uleczyć. Nie? Mogę. Możesz? Na zielono się świecę. Ty... A nie, znaczy tak, ale no jak klikniesz, to... A nie wiem, nie próbowałem w sumie. No. Dobra, mam złoty łom teraz. Lepsza broń. Dobra. W ogóle jeden quest nam się nie świeci, ten z detektywem. A no, rzeczywiście. Może coś trzeba jeszcze zrobić. No. Wiesz co, za chwilę się rozejrzymy, bo już mam wbitą siłę, więc w końcu zobaczę, co tutaj jest. Dobra, okay. Chodźcie. Yes. Ole bossa mają. Kurde, boss. Dobra. Bitka, bitka. Ty, co ej, jak ich bije mocno. Dwa strzały. No. What? Teraz jesteśmy potężni. No ta, teraz już to boss wiesz. Dalej jest ten. Tutaj leży jeden jeszcze. O, teraz boss się powinien ruszyć. Chodź. Oho. O. O, nie zrobiliśmy trzeciego questa. No. No. Oj, oj, oj. Czyli zbiją... A, dwie tarcze mu zbili. Aha, żeby było łatwiej po tak, prostu. Tak, tak. Czyli dobra. Trzeciego... Okej. Okay. Spokojnie, oni nie wiedzą, że ja mam piąty poziom siły, nie? W sumie. Dobra, pyk, pyk, pyk. O kurde, ale przywalił. Co jest grane? Potężny dobra. Przeciwnik. No, rzeczywiście te questy, gdybyśmy ich, gdybyście ich nie zrobili, to byłoby o wiele trudniej. No. Ah, i pamiętaj, że to jest jakby boss, a jeszcze będzie pewnie Scary Larry albo Scary Mary. Jako no główny ten. Dobra, dobra. Mamy to? Pokonaliśmy. Give kaska. Kaska. 130. Mhm. O, ty ile przejęliśmy ich bazę, dostaliśmy taki achievement, tak jakby. Nice. To jest teraz nasza baza. Okej. Okay. Out of stock. Skończyło się jedzonko. O nie. I czyli jest limit. Najwięcej obrażeń. Mam szczurka? Patrz. Mam szczurka w ręku. A, ty, skąd ty masz szczurka? Nie wiem. Mam. Dziwne to jest. Nie wiem skąd mam, ale mam szczurka. Ciekawe, okay. Ciekawe. Czekaj, ja muszę się rozejrzeć i zobaczyć, co w ogóle tutaj jest. Wave 3x3 complete, czyli co teraz... A, czyli baza należy do nas. No, tak. Baza jest teraz nasza. No, ja idę jeszcze tego detektywa, wiesz, bo wydaje mi się, że trzeba było z nim pogadać i znikł z nim... Oho, o, nie czekaj. Zdążyłem. Oczywiście. Jest i ona. No. Wystarczy tego. Szczury. Wkurzacie mnie już od dłuższego czasu. Oho. Mam eksperymenty. To get back to, do których no, muszę wrócić po prostu do, no, do eksperymentów, nad którymi pracuję. Okej. Okay. Jesteście niesamowicie mądrzy, żeby się tu włamać i przejąć moją bazę. Ale teraz oho. Nadszedł czas, żebyście zobaczyli to, nad czym długo pracowałam tam na dole. Oho. Aha. Ciekawe, co to będzie. Co to będzie? To będzie zabawne. O, idziemy no, tam. Aha, my musimy tam zejść na dół. No. Okej. Okay. Dobra, mam chipsy, co je zjem. Ja mam szczurka. Nie wiem, do czego szczurek będzie, ale wstawiam, że to będzie jakaś mocna moc.
Okej. Okay. Szkoda, że nie mam lepszej broni, bo cały czas mam this weapon is weak for your level. No za słabą broń mam. For your level? Jest? Eksperymenty na Larym. Co to jest? Test subject. Mogę tu wejść? Nie, nie możemy chyba. A. Ciekawe. W śmieciach coś jest? Nie. Ty, musimy przeszukać trochę tutaj. Seeing this crowbar earlier. Co? Okej, okay. Czekaj, musimy wrócić teraz? Nothing left in here. Chyba nie wzięliśmy z zewnątrz jakiegoś łomu. Zobacz, tak. Tutaj jeszcze możemy wejść. Potrzebujemy... Możemy wyjść, potrzebujemy trzy przedmioty przynieść. Albo możemy kupić za 50 kaski klucz, tutaj jest. Tak? Zobacz. No dobra, no to ja klucz. Ja nie mam kaski. Ja mam. A, okay. To trzeba klikać, aż tak. Końcu ci klucz wyleci. Dobra, mam klucz. O, masz klucz? Mhm, kupiłem po prostu, no. O, drzwi zostały otwarte. Ale klucz otwiera... Klucz otwiera wejście do kuchni, gdzie jest więcej pizzy. No, to co mnie tutaj? Widzisz, powiedziałeś, że wejście. No, oni otworzyli w ogóle to przejście tutaj. Tak? No, jest otwarte. Możemy tutaj iść. Może trzeba, może dało się jakoś inaczej. O nie, ona tam jest. Jest. Dobra, dobra, mam uzupełnienie, mam wszystko. Czeka nas bitka. Mam wszystko. Patrz, jaką mam pizzę. O kurde, a możemy ją zjeść? Ty, wziąłem... Częstujcie się. Proszę. Pizza dla wszystkich. A ja dopiero jak będziemy walczyli. Dobra. Obstawiam, że ta pizza da jakiegoś boosta, bo jest taka dziwna, kolorowa, no. W końcu się spotkaliśmy. O nie, to będą kłopoty. O. Chcesz wiedzieć, co się stało ze Scarym Larym? Był słaby, ale go naprawiłam. O nie, czyli on wróci teraz. Tak, będzie ulepszony. Android Lary. Teraz. Let me get... niech na ciebie spojrzę? Mhm. Dziwne. Czemu ona chce na nas patrzeć? A! Trzęsiemy portkami. Aha, ja... Ona się śmieje ze mnie, że nie trenowałem... Okej, kolejny. Masz dużo jedzenia, jestem... Tak. Zaimponowało mi to. A, że nogi nie trenowałem. No. A ja dzisiaj akurat nogi trenowałem. Twoja broń jest mega słaba. I się śmieje ze mnie, że moja broń jest słaba. Okej. Nie masz żadnego armorka. Co jest? To tutaj można było mieć? NPC team. Wyzwano z NPC. Dobra, ale będzie miała za chwilę dojazd. Kurzyła mnie już. Mnie też kurzyła. Tylko jak przejdziemy dalej? Może nas teleportuje zaraz? No nie, jakoś? Chyba to tak nie działa, wiesz? Wydaje mi się, że... Jest. Okej. Okay. O, okej, okay, dobra. I most się zapada. Tak. Dobra, szybko rozprawmy się z jej tymi pomagierami. Nazwała nas teamem NPC-ów, no to za chwilę zobaczymy. Please pizza, jasne. Proszę. Proszę, pizza dla ciebie. Dałem mu pizzę. No. Dobra. Co jest? O, nie stój czerwonym. Bo czerwone... nie stój czerwonym, tak. I do tej... Okej. Okay. Co jest grane? Dobra, na razie proste mechaniki. Tym. I... Okay. Na środku najlepiej stać, nie? Ona ma inne mechaniki, bo Larry takie kolce puszcza. Tak. Dobra, bijemy ją. Chodź tu. Nie, ona będzie pewnie jakiegoś ataku używała i musimy poczekać, aż się zmęczy. Nie, bijmy ją. Nie, chyba nie zadajesz obrażeń. Nie, nic to nie działa. Zatańczmy. Oho. Co ona robi? Okej. Co się dzieje? What the hell? Nie, ma bardzo podobny atak. Tak. Tylko, że szybciej. Szybciej i też jakieś róże postawił. Oj! Au! Róża kuje. Dobra, to nie podchodzi. Nie warto. Ale okay. Też. O! Co to było? No właśnie. O, kolce też! Ma więcej mechanik! No! Ciężko! O, to nie i teraz. Się dzieje. Dostała. No to jeden klik wystarczył. No. Wow. Try turning the key on her back. Tak, że trzeba przekręcić jej ten kluczyk. Lawa chyba będzie. Tak. Zobaczymy gdzie. Lawa. Rozgrzewka. Musimy no teraz tak, będzie tak, ona szybciej... powiedziała, że to dopiero była rozgrzewka i będziemy dopiero teraz rozpoczynali taniec. Oho, lawa. Ja mam dużą paczkę chipsów, zjem sobie. A teraz zmienili, że było Lace, teraz czemu jest Chris. Czemu ty stoisz w lawie? Bo jadłem chipsy. A, okej. Okay. Patrz, w poprzednim na pierwszej części były Lace, a zmienili, może nie mogą Lace'ów używać. No, Chris. Możliwe. Znowu lawa leci. A ta lawa w ogóle zadaje obrażenia? Au, o kurde. Tak, po 20 bije. Dobra. No, ja mam jeszcze apteczkę, teoretycznie mogę leczyć, nie, ale... Ja mam tego szczurka, dobra, używam szczurka. Pyk. Oho. Nic. Aha. Po prostu mogę go trzymać i to wszystko. Talizman to jest taki na szczęście.
O, jest znowu, pojawiła się. Aha, zatańczmy. A teraz będą dwie róże i będzie szybciej. Trochę szybciej. Trzy róże są. Aha. Oj. Żeby nie spadła. No. Ale w sumie wystarczy cały czas być w ruchu. Nie jest źle, nie jest źle. No nie. Już ten Larry powiem ci, że był trudniejszy, bo on jakby te kolce stawiał i było bardzo dużo tego. No tak. A tutaj jakoś nie do końca. Może dlatego, że jest nas aż tylu w tej walce? Możliwe w sumie. Ale i tak dużo osób przetrwało mimo wszystko. No. Dobra, zjem sobie pizzę. Wrażeniem. A, pizza daje nam boosta do biegania i do siły. O, tylko że okay. Najgorsze jest to, że tą pizzę, co rozdałem, sam nie mogłem jej wziąć. No. Czyli dla innych. Tak, dobra, tak. No to znowu jej zabraliśmy życie. Dobra, wkurzyła się teraz pewnie. O, jesteś słaby. Nie przetrwasz tego. Tak. Jasne. Dobrze, zobaczymy tutaj. Będziesz atakować lawą pewnie, standardowo. No. Oho, jest lawa. Przetrwamy to bez... A w ogóle ktoś ma mało życia. Uleczego. Pyk. No właśnie, ja też przed chwilą użyłem lawy. Lawy. Lasteczki. Uważaj, Edmiros. Au. Dobra. To jest, wiesz... Wiem, ale ja leczyłem. Oj, właśnie. Uwaga, na deskę. Bo ta deska jakaś taka dziwna jest. Aha. Leczę. Ej, ta apteczka jest w nieskończoność? Nie, no masz ładunki po lewej stronie napisane. Ładunki po lewej... Au! A zero mam już, skończyła się właśnie. O. Ale dobra, co wyleczyłem ludzi, to wyleczyłem. Dobra, no ja też już nie mam apteczki i chyba koniec lawy jest, tak. Koniec, idealnie. Ludzie wyleczeni, dobra. Lecimy. A to nie, będziemy musieli unikać. Ja sobie odpalę jeszcze tutaj buścika. Ostatnia runda. No chodź. No, finałowy taniec. Ona już wie, że to już jest jej koniec. Ile ona będzie już różyczek? Wie. Trzy? A, trzy są. Trzy, no. Pyk. A zobacz, ani zasięg mnie nie się trafiła zwiększył. Jeszcze. Mnie właśnie trafiła. O. Dałem się specjalnie, żeby zobaczyć, jak bije. Po 10. No to... Na sekundkę, mamy, wiesz, na sekundkę. Dobra, ja sobie po prostu wstanę. Podobno razie... są tu jakieś secret endingi też, ale nie wiem, to mi widzowie pisali, że jakiś secret ale ending jest. Gdzie ale nie może wiem... być secret ending, nie? Nie wiem, pewnie jeżeli byśmy zanieśli trzy rzeczy do tych inkubatorów Larego, to pewnie coś by się wydarzyło. Ale to pewnie widzowie napiszą w komentarzu, jak odblokować. Okej, może to może zrobimy kiedyś. Zobaczymy. Okej, pyk. Dobra. Pół serduszka. No... Tak. Wiesz, lawa będzie. Jesteś pewien? No tak, teraz będzie szybsza lawa, także... uważaj. O, faktycznie. A tylko na połowę. Tak, bo pewnie będzie... Zaraz kolejna lawa. 3, 2, 1. Atakować. Oj. Dobra. Myślisz, że mnie pokonałeś? O. Oho. Okej, myślisz, że to była walka, na którą Larry się... pewnie się pojawi. Główne przedstawienie, czyli Larry. No. Okej. Oj. Oj, dostałem achievement jakiś. No, żebyśmy pokonali... Scary Mary. Scary Mary. A ja w ogóle biegam. O nie! Co? Jest wielki mechalary, można biegać. Obie. Ale mają tam zespół po lewej stronie. No, impreska. Wow. Giga Boss. No. Fajne. Ty, ale mechaniki. No. Przypominam pewną grę MMO. Cyk. No. Cyk. Od razu. Cyk. Aha. Na razie proste jest unikanie tego. No nie wiem, czy takie proste. A straciłeś już HP? Nie, ale jest jakby... Dość szybko się to pojawia mimo wszystko. No tak, bardzo szybko. Dobra. I... W ogóle ten Larry, jak on wygląda. On myśli. O! Oho! Rzuci w nas tymi swoimi pomagierami teraz. Czekaj, co to tutaj, jest? deska. Uuu! Co to jest? Nie wiem, ktoś się pojawił. Oj, spadają, a ludziki, no. O! Od razu. A oni przybili, ja myślałem, że zginą, a oni przyszli się bić po prostu. Pyk. Dobrze. Pyk. Dobra, wszyscy? Okay. Pokonani. Nice. Jaka cudowna walka jest z tym, z bossem. Dobra walka. A bo pod tą deską przyszedł piesek i ten wujek nam pomóc. No. Oj, uwaga, rączka. Pyk. O! O, ważne. Okej, tak działa ta mechanika. O, uwaga, lewa ręka. Tak samo śmieciarka bardzo dobrze działa dzisiaj z wywozem. Au! Przewróciłem się. A, on tylko przewraca, dobra. Bałem się, że będzie nas strącał. Dobra. Szybko. Aha. Okej, tędy. Dobra, nice. Proste jest to do uniknięcia w miarę. Chodź, Larry. Teraz znowu ta ręka, więc na lewą gdzieś stronę. Tutaj. W sumie wystarczy tu się schować. No. Ale to tylko w przypadku tej oczywiście no prawej tak, ręki. Tak. No.
O, ktoś tam leży. Czy się zablokował, czy co? Ona ma trzy serca? O, straciła jedno. Aha, czyli musimy jeszcze w nią uderzyć? No, na to wychodzi, bo ona wszystkim dyryguje. O kurde, ile kolców. Nie jest łatwo, powiem ci szczerze. Takiej walki to się nie spodziewałem. Dlatego musieliśmy tyle na siłce siedzieć. Przygotowaliśmy na taką walkę. Się. Oj. Aha. I oj, tutaj. Jest ciężko. Ja jeszcze HP nie straciłem, więc się cieszę. A. Dobry jesteś. A se zjem chipsy. Mhm. Ja tu... A czekaj, ja mam mało życia, dobra, to ja też może oj, sobie powiem. Oj. Ja nie mam apteczki nawet, żeby ci pomóc. Ja mam dużo jedzenia, więc spokojnie. Dobra. Mam bardzo dużo chipsów, i jabłko mam, i jeszcze jedno jabłko, i mam picie. O, pyk. To jesteś dobrze wyposażony. Tak, tak. Co jest? Nie wiem. Woda? Lawa? Lawa? Tak, lawa. Dobra. A... Co, jest jeszcze kolce? Tak, jeszcze kolce. I to mi się podoba. Dobrze. Tędy. Oj. Cyk. Ale dużo tego się pojawia, nie widzę prawie nic. Ja stoję w miejscu, ani razu się jeszcze nie ruszyłem. Ja cały czas uciekam, bo to się na mnie pojawia. Dobra. Oj. Cyk. Dobra, dużo kolców. Nice. Musiałem się ruszyć jednak. Hehe, pięknie. Oj. Uwaga. Dobrze. Ciekaw jestem, czy ktoś polegnie na tej walce. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że nie. Ale ilu nas było na początku? Oj, w prawo. Oj, straciłeś, Flotar, widzę to. No, straciłem ktoś umarł i jednak w ogóle. Tak, to zadaje obrażenia. Au. No, 15. Minus 15. Ej, żebyśmy nie zginęli tutaj przypadkowo. Jeszcze? O, jest, tak. Oj, dobra, oj, na środek, to jest ciężka walka. I szybko na lewą stronę. Mhm. Bardzo na lewo. Kurde. O, i drugi zginął. Drugi, nie. Szybko. Ale odpadają. Dobra, jest, żyjemy. Ja sobie jeszcze się napiję. Wszystko, co miałem, to już zużyłem. Ja mam jeszcze chipsy. Ej, szczurek daje mi chyba szybsze bieganie. Nie wiem, czy ci to szybsze bieganie starczy. No. O, co jest? A, on się przymierza, żeby uderzyć tego, w nią. Ja uciekam. Au. Czy ja dostałem? Tak, 15 oberwałem. Dostałeś? Dopiero drugi raz nią uderzył? Wow. To musimy przetrwać jeszcze jedną falę. No tak. Oj, kolce. Oj. Bądź gotowy. Kurde, nie wiem, czy nam się uda. Tak, uda nam się. Musi się nam udać. Zginęła kolejna osoba. Co nie. jest? Biedni gracze, za trudne. Oj. Za trudne dla nich. Ręka będzie. Nie, no właśnie zobacz, co się pojawiło na ziemi. Weźmie... O, kolec? Kolec jeden? Chyba, że ten kolec będzie już tam na stałe. Nie, on coś kombinuje. O, pisze. Gościu. Ale nic nie będziemy widzieć, bo jesteśmy za daleko. Chyba, że na czacie. Help me, pizza. Nie, przepraszam za to. Scary Life Free appears to be trying resist now. How cute. Co? Ja nie widzę żadnych dialogów. Ja miałem dialog na górze. Co jest? Ze Scarym. Coś... Ej, coś jest nie tak! Nie, dobra. Oj. Dobra, w porządku wszystko. Lary się opiera jej woli jakby, tak mi się wydaje. Aha. No, że coś jest zepsuty i tam taki jest piorunek wokół niego. Dobra. Dobrze, że to powiedziałeś, bo mówię, tak zastanawiałem się, o co chodzi, nie? Czemu nie atakuje? Tak, bo ona mi się wydaje, że kontroluje go tak muzyką. A no rzeczywiście, bo ona cały czas gra. Ciekawe. I? No, będzie jakiś atak od niego? Musi patrz, być. Kopci się. O, przegrzewa się. Kopci się, chłop, no. I? Ej, stryknął mnie. Au, co jest? Au. Dobra, ostateczna fala, Admiros, musimy to przetrwać. Próbuję, uciekam. Trzymam się blisko ciebie, bo ciebie nic nie atakuje zazwyczaj. Nie, no właśnie mam już połowę HP, więc... O, ja mam mniej jak połowę. Lasery! Co jest laser? Za trudne! Ale poziom trudności skoczył. Au! No, papa, mam Flotar. Masz papa? No. Niech się to już skończy, come on. Co jest? Laser, dobra koniec chyba. Mam 5% HP mam. Oh my god, może dobra. Jeszcze rączka będzie do unikania. Oj. Mam szczurka. Co jest, on złapał? Nie! Walka, Admiros. ja uciekam od nich. Ale ja też mam mało HP. Niech ktoś inny się bije. Niech inni się biją. O kurde, oni są naprawdę wytrzymali. Au. No nie umrze, polegniemy tutaj. Nie, damy radę. No ja się rozsypałem. O nie.
Ja też, nie. Ja też. Właśnie pokonuję ostatnią falę, na której razem z Flotarem się niestety wywaliliśmy, więc musiałem tutaj dojść samemu i rozpykać wszystkich tych złych bandziorów. Tak więc zobaczmy, co się teraz wydarzy. Zajęło mi to jakieś 40 minut, więc widzowie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. I oczywiście, oj, auć. I oczywiście wbijcie na kanał Flotara też, bo Flotar bardzo się starał, żebyśmy dali radę to ukończyć. Oj, tu jeszcze będzie laserek. Najgorzej, oj, ciężko. Druga łapka i znowu laserek. Co jest grane? Ja mam bardzo mało życia, więc coś czuję, że to się może źle skończyć, ale mam nadzieję, że w końcu on weźmie tą łapkę i jej przywali porządnie. Szybko, ucieczka. Come on, dobra, walnij w dobrym miejscu, walnął, pięknie. Dawaj, przymierz się, chłopie, przymierz się. Come on. Nie sądziłem, że to będzie aż tak długa walka swoją drogą, bo jakby razem z Flotarem nie sądziliśmy, że ten tryb Breaking 2 będzie aż tak długi i będzie trwał aż tak, auć, low energy. Oj, kiepsko to widzę. Okej, ostatnia łapka. Czy to już będzie ostatnia łapka? Proszę, niech to będzie ostatnia łapka. On się teraz chyba przymierzy. Tak, przymierza się, żeby jej przywalić. Idealnie, oby się udało to zrobić. I uwaga, boom, ostatnie serduszko straciła i wszystko wybuchło. Scary Larry został pokonany, a także Scary Mary, czyli przerażająca Mary, również została pokonana i mamy... O nie, ona ucieknie. Ja jestem oszołomiony, a ona ucieknie, czyli... Wydaje mi się, że będzie Break-In 3. Takie mam dziwne przeczucie. Niemniej jednak na pewno w Break-In 2 są jeszcze inne zakończenia, więc dajcie znać w komentarzu, jak zrobić te zakończenia i czy chcielibyście je ogólnie zobaczyć. Teraz możemy sobie popatrzeć, jak Scary Mary odjeżdża, a my... O! I liczba dni pozostałych do kolejnego oczyszczenia. 8. O co chodzi? 8 dni? Jakie oczyszczenie?